Wiesz zapewne, że komputer wszystkie liczby przechowuje w systemie dwójkowym. A czy wiedziałeś o tym, że w taki sposób możemy zapisywać również ułamki? Aby zamienić liczbę widoczną na planszy zapisaną w systemie dwójkowym na system dziesiętny, należy policzyć wartość takiego wyrażenia. W tym filmie dowiesz się, jak to zrobić. Na samym początku przypomnijmy sobie, o co w ogóle chodziło w potęgowaniu. Czy pamiętasz, ile wynosiło 2 do potęgi pierwszej? To oczywiście 2. A 2 do kwadratu to 2 razy 2, czyli 4. Pewnie domyślasz się teraz, że będziemy mówić o 2 do sześcianu, albo 2 do trzeciej. Ile to wynosi? To 2 razy 2 razy 2, albo inaczej 4 razy 2, czyli 8. Zauważ, że za każdym razem, gdy zwiększaliśmy wykładnik o 1, pamiętaj, że wykładnik to ta cyfra znajdująca się na górze potęgi, to mnożyliśmy wynik przez 2. 2 razy 2 to 4, 4 razy 2 to 8. No dobrze, a pójdźmy teraz w drugą stronę. 2 do trzeciej, 2 do drugiej, 2, 2 do pierwszej, to teraz, Ile wynosi 2 do zerowej? Zobacz, co się dzieje, gdy zmniejsza się wykładnik. Zmniejszamy wykładnik o 1, a liczbę dzielimy przez 2. Tak samo tutaj. Zmniejszamy wykładnik i dzielimy. Tutaj znowu zmniejszamy wykładnik, więc jakiej liczby należy się tutaj spodziewać? Dzielimy dwójkę przez 2, czyli otrzymujemy 1. Zapamiętaj, że jakakolwiek liczba podniesiona do potęgi 0 zawsze daje nam 1. Te potęgi już znasz. A zróbmy jeszcze jeden krok wstecz i sprawdźmy, ile wynosi 2 do minus pierwszej. Znowu zmniejszyliśmy wykładnik o 1. Analogicznie 2 do minus pierwszej będzie dwa razy mniejsze niż 2 do zerowej. A ile to jest 1 przez 2? To 1 druga. A jak sądzisz, ile będzie wynosiło 2 do minus drugiej? Znowu zmniejszamy wykładnik o 1, więc tak samo poprzednią potęgę należy podzielić przez 2. A jedna druga przez 2 to 1 czwarta. Poznaliśmy właśnie potęgi o wykładniku ujemnym. Sprawdźmy, jak działa to dla innej liczby, na przykład dla trójki. Na samym początku zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie powiedzieć, ile wynoszą te potęgi trójki. Następnie włącz film ponownie i porównaj swoją odpowiedź z moją. 3 do potęgi trzeciej to 27, 3 do kwadratu to 9, 3 do potęgi pierwszej to 3, a 3 do potęgi zerowej to 1. Zauważ, że podobnie jak poprzednio, wraz ze zmniejszajmy się wykładnika o 1 dzieliliśmy kolejne potęgi, tym razem przez 3, ponieważ taką mamy podstawę. To jak musisz, ile będzie wynosiło 3 do minus pierwszej? Będzie 3 razy mniejsza niż poprzednia potęga, czyli będzie to 1 trzecia. A 3 do minus 2? 3 do minus 2 będzie 3 razy mniejsze niż 3 do minus pierwszej. Czyli musimy 1 trzecią podzielić przez 3. A 1 trzecia przez 3 to 1 dziewiąta. Właśnie zobaczyłeś jedną z metod obliczania potęgi o wykładniku ujemnym. Nie chcielibyśmy być jednak zmuszeni do wykonywania dzielenia za każdym razem. Trudno by było obliczyć na przykład 2 do potęgi minus 10. Zaraz zobaczysz, jak można to zrobić inaczej. A teraz odpowiemy na pytanie, ile to jest 2 do potęgi drugiej razy 2 do potęgi minus drugiej. Mam nadzieję, że pamiętasz o tym, że gdy mnożymy dwie potęgi o takich samych podstawach, a te dwie potęgi mają takie same podstawy. Ich podstawą jest dwójka. To wynikiem tego mnożenia będzie potęga o takiej samej podstawie, w tym przypadku 2, i wykładniku, który jest sumą wykładników mnożonych potęg. Jaki będzie tutaj wykładnik? Musimy dodać 2 i minus 2. A 2 dodać minus 2 to to samo co 2 minus 2. Co ostatecznie otrzymamy? 2 do potęgi zerowej. A ile to wynosi? A oczywiście 1. No to podsumujmy. 2 do potęgi drugiej razy 2 do potęgi minus drugiej równa się 1. Podzielmy teraz obu stronie przez 2 do drugiej. Co otrzymamy po lewej stronie? 2 do minus drugiej, a po prawej 1 przez 2 do potęgi drugiej. Zauważ coś ciekawego. Wyszło nam, że 2 do potęgi minus drugiej to 1 przez 2 do potęgi drugiej. Tutaj i tutaj mamy wykładniki, które różnią się jedynie znakiem. To oczywiście tylko przykład. Czy dla innych liczb będzie zachodziła podobna zależność? Sprawdźmy. Zobacz. A do potęgi n razy a do potęgi minus n da nam a do potęgi n minus n, czyli a do potęgi 0. A wiemy, że to wynosi 1. W takim razie a do n razy a do minus n równa się 1. Gdy podzielimy obu stronie przez a do n, to otrzymamy, że a do minus n jest równe 1 przez a do n. Zauważ, że tutaj i tutaj mamy wykładniki różniące się jedynie znakiem. Taka jest właśnie definicja potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym a do potęgi minus n jest równe 1 przez a do n. Przetestujmy teraz naszą wiedzę w praktyce. Ile to jest 5 do minus 2? Zerknijmy do naszej ściągawki. Nasze a to 5, a nasze n to 2. 5 do minus 2 to to samo co 1. Przez 5 do 2, a 5 do potęgi drugiej to 25. 5 do minus 2 to 1 1,25. A teraz samodzielnie powiedz, ile to jest 4 do minus 3. To to samo co 1 przez 4 do 3. 4 do 3 to 64, czyli 4 do minus 3 to 1 64. A co jeśli ułamek podniesiemy do potęgi ujemnej? Na przykład, ile to jest 4 piąte do minus pierwszej? Zobacz. Nasze a to 4 piąte. n to 1. 4 piąte do minus pierwszej to to samo, co 1 przez 4 piąte do potęgi pierwszej, czyli 1 przez 4 piąte. A co robimy, kiedy mamy ułamek w mianowniku? Wtedy mnożymy licznik ułamka, czyli w tym wypadku 1, przez odwrotność mianownika, otrzymując 5 czwartych. To teraz samodzielnie powiedz. Ile to jest 2 trzecie do minus drugiej? To to samo co 1 przez 2 trzecie do kwadratu, czyli to jest dalej to samo co 1 przez 2 do kwadratu, przez 3 do kwadratu, czyli 1 przez 4 dziewiąte. Mnożymy licznik przez odwrotność mianownika i otrzymujemy 9 czwartych. Świetnie, to ostatni przykład. Ile to jest 1,25 do minus drugiej? Ciężka sprawa. Zobacz, zamieńmy ten ułamek dziesiętny na ułamek zwykły. 1,25 to inaczej 5 czwartych. To ile to jest 5 czwartych do minus drugiej? Wylicz to samodzielnie. To to samo co 1 przez 5 czwartych do kwadratu. Czyli licząc dalej 1 przez 25 szesnastych. Ostatecznie jest to równe 1625. Gratulacje! Wróćmy jeszcze do zadania z samego początku naszego filmu. Wiemy, że taki zapis w systemie dwójkowym oznacza taki zapis w systemie dziesiętnym. Jest to pewne wyrażenie, którego wartość należy obliczyć 1 razy 2 do minus pierwszej to 2 do potęgi minus pierwszej. 0 razy 2 do -2 to oczywiście 0, a 1 razy 2 do -3 to 2 do -3. Mamy teraz takie wyrażenie. Spróbuj obliczyć jego wartość samodzielnie. 2 do -1 to 1 przez 2, czyli 1 druga, a 2 do -3 to 1 przez 2 do potęgi trzeciej, czyli 1 przez 8, 1 ósma. Sprowadzamy teraz oba te ułamki do wspólnego mianownika, którym jest 8. Jedna druga to inaczej 4 ósme. 4 ósme dodać 1 ósma to oczywiście 5 ósmych. Obliczyliśmy, że taki zapis w systemie dwójkowym, w systemie dziesiętnym oznacza 5 ósmych. Gratulacje! Potęga o wykładniku ujemnym jest odwrotnością potęgi o tej samej podstawie i przeciwnym wykładniku. A do minus N to 1 przez A do N. Zobaczyłeś właśnie kolejny film z playlisty o notacji wykładniczej. Zachęcam Cię do zobaczenia również innych filmów z tej playlisty, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Pistacja matematyka.